serdecznie w Galerii Format w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Bardzo staraliśmy się wybrać ważne i ciekawe dokumenty. Wycinek tych działań, jakie w okresie dwudziestolecia były podejmowane. Szereg licznych inicjatyw, kontaktów, nawiązanych przyjaźni. Sehr geehrte Damen und Herren, 20 Jahre Zusammenarbeit, das ist eine lange Zeit mit den Freundschaften, mit den Beziehungen und so weiter. Dziękuję bardzo. Ich bedanke mich. Proszę Państwa, na początku chciałbym taki mały akcent. W czasie, gdy zaczynaliśmy współpracę, najwięcej kontaktów mieliśmy z tymi ludźmi, którzy działali w Heimatgruppe. Życzę Państwu sympatycznego odbioru tej wystawy. Poglądajcie siebie również, poglądajcie różne dokumenty. A Państwu również życzę dobrego pobytu w Bolesławcu. Später hatte ich die große Ehre und Freude, auch Mitglieder des Vereins der Freunde Bunzlau kennenzulernen. Później miałem też przyjemność poznać członków Towarzystwa Miłośników Bolesławca. An meiner anderen Seite Freund Sigmund von Schiwo. Z mojej drugiej strony mój przyjaciel pan Sigmund von Schiwo. Und natürlich meinen, ich darf schon sagen, Freund Wierecki. I oczywiście udało nam się zbudować i liczymy na to, że dalej będziemy na tym pracować. Serdecznie dziękujemy Państwu za Wasze wysiłki włożone w stworzenie tej wystawy i liczę na to, że będziemy tę pracę kontynuować. Vielen Dank für Ihre Bemühungen und damit bin ich am Ende meiner Rede. Dziękuję bardzo za starania i skończyłem moją mowę. Teraz patrzę na wysiłek. Można powiedzieć, że mieliśmy w ratuszu trochę teorii, a tutaj mamy pomoce naukowe. Man kann sagen, im Rathaus haben wir ein Stück Theorie und hier haben wir wissenschaftliche Hilfe. Ale przede wszystkim jesteśmy w obecności świadków tego, co się działo w ciągu ostatnich 20 lat. Pan prezydent Król już dzisiaj przemawiał, ale chcę Państwu powiedzieć, że bardzo dobrze kontynuowana jest współpraca między powiatami. Dzięki pracy władz powiatu jest tutaj obecny pan starosta Przybylski, przewodniczący Karol Stasik, przewodniczący Rady Powiatu. A mieliśmy tę przyjemność, że wspólnie w powiecie z powiatem podpisywaliśmy porozumienie. Pamiętam, jak pan Karol Stasik uczył naszych przyjaciół z Niemiec różnych polskich pieśni.